Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy się zgromadzić w imieniu Pańskim w ten piękny, słoneczny, niedzielny poranek. Halleluja! Pan jest cudowny, On nam daje wszystko, co najlepsze, więc naprawdę wierzę, że dzisiaj będziemy mieli dobry czas, że będziemy mogli, jak mamy w sercach naszych, uwielbić Go, podziękować Mu za to, że On jest taki dobry dla nas, za to, że On chce dla nas wszystkiego, co najlepsze i również będziemy mogli czerpać, słuchajcie, pełnymi garściami ze zdrojów Bożego, Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa, bo On chce nam dawać dobre rzeczy. Halleluja. Więc bracie i siostro, zachęcam Cię, otwórz teraz swoje serce i w modlitwie, którą zanim zaczniemy śpiewać, będziemy mieli, zawołaj do Pana, powiedz Mu, czego od Niego pragniesz, powiedz Mu, czego od Niego potrzebujesz. Jeśli nic nie potrzebujesz, jesteś błogosławiony, halleluja. Ale każdy z nas potrzebuje, bo Jezus powiedział, że bez Niego nic nie możemy uczynić, więc przyjdźmy do Niego, więc zawołajmy do Niego i za chwilę będziemy potem śpiewali, grali dla chwały Jego pieśni, dziękczynienia, pieśni uwielbienia, by Jego imię było wywyższone pomiędzy nami. Również wszyscy wy, którzy oglądacie nas w przekazie internetowym, cieszymy się, że jesteście z nami. Przyłączcie się do nas, zawołajcie w modlitwie do Pana, a potem oczekujcie, że przyjdzie Jego obecność, gdy w szczerości, gdy waszym pragnieniem jest, by spotkać się z Nim, by napełniać się wszystkim, co On ma dla nas. On przychodzi, On widzi pragnienia naszych serc, On jest dobrym Bogiem. Halleluja, módlmy się. Panie nasz i Boże, Ciebie wywyższamy. Ciebie wywyższamy, Panie, i dziękujemy z głębokości naszych serc za to, że Panie, Ty odnalazłeś nas, za to, że Ty uratowałeś nas, za to, że Panie, Ty jesteś naszą ostoją, naszą twierdzą, naszą pomocą, że jesteś, Panie, tym, który się nie zmienia, ale który jest zawsze z nami. Ty, Panie, powiedziałeś, że będziesz z nami, że nie zostawisz nas, nie opuścisz nas, Panie, zanim ten świat się nie skończy. I odchodząc do Ojca, cudowny nasz Jezu i Zbawicielu, powiedziałeś, nie zostawiam was samymi, ale przyjdzie Duch Święty, który będzie pomiędzy wami i w was. Dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś nasz cudowny Duchu Święty, że cudowna obecność naszego Pana Jezusa i społeczność z Ojcem jest możliwa, bo możemy, bo to wszystko otrzymaliśmy w Nim, w Jezusie Chrystusie, który jako Zbawiciel i Mesjasz przyszedł na świat i życie swoje położył za nas i wziął na siebie karę za nasze grzechy, za nasze winy i w Nim zostaliśmy ubłogosławieni. I Panie, teraz tutaj, na tym miejscu, gdzie dałeś nam się zgromadzić w łasce Twojej, chcemy Tobie śpiewać i grać. Panie, nie tak po prostu śpiewać i grać, ale Panie, w tym śpiewie, w tej muzyce wyrażać nasz podziw dla Ciebie, nasze wywyższenie dla Ciebie. Panie, wszystkimi tymi słowami wyrażać naszą tęsknotę za Twoją obecnością, Panie, naszą wdzięczność. Boże Święty, przyjmij, niech to będzie miłe Tobie, niech to będzie, Panie, jak miła woń, która popłynie przed Twój tron. Boże Święty, cudowny, wspaniały, Święty Duchu, przydawaj nam wszelkiego namaszczenia i przydawaj wszelkiej mądrości, wprowadzając nas w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który powiedział o sobie, że jest drogą, prawdą i żywotem do tronu łaski, do którego chcemy przychodzić z ufną odwagą, by znaleźć miłosierdzie i łaskę pomocną w stosownej porze. Panie nasz, naprawdę Ciebie potrzebujemy i wszystko Tobie poddajemy. Ty przejmij władanie, Ty przejmij, Panie, kontrolę i wypełniaj spragnione serca, uzdrawiaj, Panie, chore ciała, uzdrawiaj, Panie, chore emocje i dawaj, Boże nasz, by wszystko to, co tu się będzie działo, było, Panie, ku Twojemu uwielbieniu, a naszemu błogosławieństwu. Poddajemy się Tobie, wywyższamy i wychwalamy święte Twoje imię. Błogosław całe to spotkanie, każdą osobę, każdego uczestnika. Panie, wszystko to, co tutaj się będzie działo. Halleluja, amen. Uwielbiajmy naszego Pana cudownego. Przed Bogiem mógł
kłopoty skończą się, szczęście nastanie wtedy, kiedy spotkamy się wolni od tros. Na obok wzięci raz świat pożegnamy, gdy przejdziemy niebios próg, by w fale śnić. Jezus nad Bogiem.
się budzę, aż w nocy przyjdzie czas, wciąż śpiewać chcę, jaki dobry jest Bóg. Bo całe życie byłeś wierny, bo całe życie byłeś dobry. Choć próby jest czas,
też widzi, bezradny mój stał, nic po krew przelał za duszę mą. Dobrze jest z duszą mą. Światło poprowadzi.
błogosławieństwo Twe. Chcę znów zobaczyć Cię, serce spragnione jest Tych słów. Panie, ożyw je. Ojcze, proszę, zabierz mnie przed baranka tron. Światłości prowadź mnie, bądź zawsze blisko w nocy, gdzie w woli Twej odpocząć chcę. Więc Ojcze, proszę, baranka tron. Przez życie z Bogiem będę szedł, ukoję duszę swą, a światło poprowadzi mnie przed baranka tron. Ojcze, proszę, zabierz mnie przed baranka tron. Światłości prowadź mnie, bądź zawsze blisko w nocy, gdzie woli swej odpocząć chcę. Więc Ojcze, proszę, zabierz mnie przed baranka Wszędzie
prawicę i grzmoty. Wiem, że wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wszędzie błyskawice i grzmoty. Wiem, że wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wszędzie błyskawice i grzmoty. Wiem, że wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Widzę siedem lat, co świętym ogniem płonie. Szklane morze, co zmieszane z ogniem płonie. I Syn Człowieczy tam, a Jego oczy płoną, 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 płoną. Widzę siedem lat, co świętym ogniem płonie. Szklane morze, co zmieszane z ogniem płonie. I Syn Człowieczy tam, a Jego oczy płoną, płoną, płoną.
jest u Twych stóp. Gdy Cię brak, to gubię się, tylko Ty prowadzisz mnie. Potrzebuję Ciebie, Jezu, w każdej chwili życia. Jedynie Tyś obrońcą mym, bądź przy mnie, mój Panie. Gdzie wzrasta grzech, świętość Twa przenika mnie. Potrzebuję Ciebie, Jezu, w każdej chwili życia. Jedynie Tyś obrońcą. Zbliża się, kiedy chwieje się, Ty trzymasz mnie. Jezu, Tyś nadzieją tak, potrzebujemy Cię, jak śpiewaliśmy słowami tej pieśni, bo Ty jesteś tym, który, Panie, może nas ocalić, który może nas przeprowadzić przez wichry, Panie, burze tego życia, który może obdarzyć nas mądrością, który może wzmocnić, posilić nas, wypełniać nas spokojem, radością, swoim błogosławieństwem. Panie nasz, wszystko, czego szukamy, mamy w Tobie. Boże nasz, daj nam rozumieć i dążyć do tego, i iść do tego, Panie, i starać się o to, by słowo Twoje, które mówi, że pełnię macie w Nim, by stało się żywe w naszym życiu, byśmy się nauczyli z tego korzystać. Nie tylko o tym wiedzieć, myśleć, Panie, ale kłaść wszystko przed Tobą, ale przychodzić do Ciebie, ale być z Tobą, Panie, i uczyć się od Ciebie, jak brać wszystko to, co Ty masz dla nas. Panie, jak mistrz nasz, cudowny Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz, Panie, pokazał, przebywając z Tobą, będąc z Tobą, Panie, wołając do Ciebie. O, dziękujemy Tobie za wszystko. Za to, że Ty tutaj jesteś, Panie, za to, że Cię możemy wielbić. Za to, że, Panie, z głębi naszych serc możemy śpiewać i grać dla chwały Twojego świętego imienia. Wywyższony bądź. Niechaj, Panie, z tego miejsca Tobie się wznosi chwała. Z tej społeczności, z naszych serc, Boże, uwielbiamy Cię.
wywyższamy Cię, sławimy i błogosławimy. I chcemy, Panie, przebywać dalej w Twojej obecności, w społeczności z Tobą, Panie, karmiąc się słowem, które Ty będziesz nam posyłał. My błogosławimy, Panie, pastora, który będzie je przekazywał. Obdarzaj go wszelką łaską, wszelką mądrością. Dawaj, Panie, by słyszał Twój głos i by, Panie, przekazał wszystko to, co tutaj ma być powiedziane. A nam, cudowny Święty Duchu, rozjaśniaj te rzeczy, objawiaj te rzeczy. Wszystko to, co wiesz, Panie, Ty wiesz, kto czego potrzebuje. Dawaj, byśmy rozumieli, Panie, i karmili się tym wszystkim, by nasza wiara wzrastała, by nasze poznanie wzrastało, zrozumienie nasze wzrastało. Potrzebujemy, Panie, a Ty możesz to uczynić. Prosimy Cię, błogosław nas, Panie, przez zrozumienie tego słowa. Błogosławimy też dzieci nasze, które nam dałeś, Panie, za to, że i one mogą wzrastać w Tobie. Dawaj, Panie, by miały otwarte serca dla Ciebie. Dawaj, Panie, by w ich sercach było to pragnienie, że Ty jesteś jedynym celem ich życia. I, Panie, by wszystko podporządkowywali pod to. By, Panie, uczyli się Ciebie, a Ty byś błogosławił ich i wywyższał ich. I, Panie, uczynił z nich nowe pokolenie. Pokolenie Twoich chwalców, Twoich sług, Twoich wojowników, obdarzonych mocą z wysokości. Wychwalamy Cię i wielbimy święte Twoje imię. Cześć i chwała, niechaj będą oddane Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Halleluja, halleluja, amen. Amen. Weźmy Biblię w swoje ręce i złóżmy Panu naszemu wyznanie. I powiedzmy tak, to jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam, bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe, ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy Słowo Pańskie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Tak mówi Słowo Boże i my musimy zdawać sobie z tego sprawę, jak mamy postępować, abyśmy nie dopuszczali do tego, ażebyśmy naśmiewali się z Boga. Czy to jest w ogóle możliwe? No właśnie, rozważmy to w Słowie Bożym i czytajmy na początek Galacjan 6 rozdział od 2 do 10 wersetu. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Co to znaczy, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać? Szydzenie z Boga oznacza brak szacunku, hańbę lub ignorowanie Boga.
Jest to poważne przestępstwo popełniane przez tych, którzy nie boją się Boga lub zaprzeczają Jego istnieniu. Najłatwiej rozpoznawalną formą kpiny jest brak szacunku charakteryzujący się obelgami słownymi lub innymi aktami pogardy. Wiąże się to z drwinami, szyderstwami i nieposłuszeństwem. Szyderstwo to hańbiąca postawa, która pokazuje niską ocenę, pogardę, a nawet otwartą wrogość. W Biblii szyderstwa jest zachowaniem i postawą okazywaną przez pewne grupy ludzi. Po pierwsze, przez głupców, Psalm 74, werset 22. Powstań Boże, broń sprawy swojej, pomnij na zniewagę, którą co dzień wyrządza ci bezbożny, czyli głupców, niegodziwców. Psalm 1, werset 1 mówi: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, a więc niegodziwcy. Niegodziwcy to są tacy ludzie, którzy zachowują się w sposób niegodny, w sposób niewłaściwy. Dlatego też strońmy od takich grup ludzi. Wreszcie wrogów. Psalm 74, werset 10 mówi: jak długo, Boże, wróg będzie urągał? Czyż nieprzyjaciel wiecznie będzie bezcześcił Twoje imię? Albo ludzie nienawidzący poznania. Przy powieści 1, rozdział 22, werset mówi tak: jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzieć będziecie poznania. A więc musimy się rozwijać jako wierzący ludzie, abyśmy nie popadali w tego typu grupy ludzi, którzy niegodnie się zachowują, niewłaściwie się zachowują względem Pana i Boga naszego Wszechmogącego. Wreszcie ludzie pełni pychy. Izajasza 37:17 mówi: usłysz wszystkie słowa Sancheryba, który tu wysłał posłańców, aby urągać Bogu żywemu. Sancheryb wynosił się ponad wszystkich. Uważał, że to wręcz Bóg go posłał, żeby on zdobywał te wszystkie obce narody, żeby ich złupił, żeby się wzbogacał na bogactwie tych ludzi, a więc pycha poniosła go zbyt wysoko, zbyt daleko. I tych ludzi, którzy nie chcą się uczyć. To jest bardzo złe, jeśli my zgromadzamy się na takim miejscu jak to, słuchamy Słowa Bożego, nawet może wyrazimy naszą opinię. Dobre słowo, to nawet do mnie słowo. Ale jeśli nie chcemy się uczyć i nie chcemy się zmieniać względem tego, co słyszymy, co jest głoszone, to Słowo Boże nas określa jako głupców. I to jest hańbiące dla każdego z nas. Przy powieści 15, rozdział 12, werset mówi: szyderca nie lubi tego, kto go napomina. A więc zwróćmy na to uwagę, czy godnie się zachowujemy. Napominanie. Czy jesteśmy ludźmi, którzy są gotowi słuchać napomnień? Czy jesteśmy ludźmi, którzy słuchają, jak go ktoś ich napomina, a później obracają się napięcie i odchodzą? Nie chcą z tym mieć nic wspólnego. Uciekają od wszelkiego napomnienia. To jest coś,
o czym mówi to słowo, które przeczytaliśmy z przypowieści Salomona. Szyderca wykracza poza zwykły brak osądu do podejmowania świadomej decyzji na rzecz zła. Nie osądza tego, nie rozważa tego, że robiąc to będzie czynił złą rzecz. Jakby świadomie wybiera podjęcie takiej, a nie innej decyzji. Szydercy nie mają ducha posłuszeństwa. To jest taki duch, który jest posłany od Boga i znajduje się w naszym wnętrzu, że jesteśmy pod wpływem ducha, który nas nakłania do tego, żebyśmy byli posłuszni. Po prostu posłuszni. Jeżeli uciekamy od posłuszeństwa, jeżeli uciekamy od uniżenia, to Słowo Boże nam mówi, że jesteśmy szydercami. A więc zobaczmy, posłuszeństwo, zdolność do uczenia się, rozeznanie, mądrość, cześć, wiara, to są cechy prawdziwego chrześcijanina, który powinien rozwijać się na chwałę Boga Wszechmogącego, rozwijać się i żyć na Jego chwałę. Ci, którzy wyszydzają Boga, będą również szydzić z Bożego ludu. Jeśli gotowi są szydzić z Boga, będą też szydzić z Bożego ludu, z dzieci Bożych. Prorok Jeremiasz pisze w Trenach, w 3 rozdziale, 14 wersecie. Stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu, ich pieśnią szyderczą na co dzień. Szydzenie z Bożych proroków było w tamtym czasie powszechne, bardzo powszechne. Druga Kronik 36:16 mówi tak. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowami i wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. A więc zobaczmy, człowiek, który nie chce słuchać słowa od Boga, odrzuca słowo od Boga, odrzuca Boże napomnienie. Pismo Święte mówi, dochodzi do momentu, w którym już nie ma dla niego żadnego ratunku. A więc bądźmy poddani Bożemu Słowu, Bożemu Duchowi, Bożym napomnieniom. Nechemiasz był wyszydzany przez swoich wrogów przy odbudowie murów Jerozolimy. W księdze Nechemiasza o tym czytamy. Jest tam wyraźnie to powiedziane, jak wrogowie szydzili, że Nechemiasz odbudowuje mury Jeruzalemu. A więc szydzili, szydzili z Nechemiasza. Elizeusz był wyszydzany przez chłopców z Betelu. Druga Królewska, 2 rozdział, 23 werset mówi tak. A gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego. Ponieważ Elizeusz był w bardzo szczególnej sytuacji pod dużym namaszczeniem, bo właśnie rozstał się z Eliaszem i przejął jego służbę, Słowo Boże nam mówi, jak się skończyło dla tych chłopców to niewłaściwe zachowanie. I wszyscy o tym dobrze wiemy. Jak niedźwiedź wyszedł i rozszarpał je. I my musimy być uważni na to wszystko, co czynimy. Jak się zachowujemy, byśmy nie doznali szkody w naszym życiu. Nie mówię, że akurat niedźwiedź wyjdzie nasz rozszarpie, ale możemy odpowiedzieć przed Bogiem za niewłaściwe zachowanie. Nasz Pan Jezus Chrystus również był wyszydzany przez Heroda i jego żołnierzy. Nie będziemy czytali tych fragmentów, ale wiemy, gdzie to jest zapisane. Przez żołnierzy rzymskich, przez
przestępcę na krzyżu. Pamiętamy dobrze, jeden wspominał, żeby Jezus Chrystus był dla niego dobry, kiedy wejdzie do królestwa swojego, a więc uwierzył, a drugi wyszydzał. Sam wisiał na krzyżu i wyszydzał Jezusa Chrystusa. Przez przywódców żydowskich był wyszydzany. Ty, który odbudowujesz, burzysz świątynię, odbudowujesz 3 dni, zejdź z krzyża, a uwierzymy ci. Jak myślicie, gdyby Jezus Chrystus w tamtym czasie zszedł z krzyża, uwierzyliby mu? Oczywiście, że nie. Jak nie wierzyli, kiedy nie był na krzyżu, to i nie uwierzyliby, kiedy by zszedł z krzyża. A Łazarz wyszedł z grobu, uwierzyli Jezusowi. Później postanowili jeszcze, że zabiją Jezusa i Łazarza też zabiją. Widzimy, jak ludzie wierzą. Dlatego musimy dawać przykład. Dawać przykład wiarą naszą, jak ufamy naszemu Bogu. Łatwo jest nam, jako wierzącym ludziom, wskazywać palcem na tych ludzi spoza Kościoła, którzy szydzą z Boga. Bardzo łatwo jest wskazać, którzy to ludzie. Opowiedzieć się po stronie Boga i skrytykować takich ludzi. Ale najbardziej subtelny wyraz szydzenia z Boga i najbardziej niebezpieczny pochodzi od tych z nas, którzy siedzą w Kościele. I my musimy zdać sobie sprawę z tego, że siedząc w Kościele możemy się zachowywać niezgodnie z wolą Bożą i wręcz wyszydzać Boga. Jesteśmy winni wyszydzaniu, gdy zewnętrzne nasze życie zewnętrzne pokazuje naszą duchowość czy bogobojność bez wewnętrznego zaangażowania i przemiany serca. Kiedy tylko formą zewnętrzną próbujemy pokazać, jaki wielki szacunek mamy do Boga. Wiecie, można zachowywać się w sposób naprawdę wyglądający na bardzo pobożny, a później może się okazać, że wcale pobożni nie jesteśmy. Przykład tego to są faryzeusze. Jezus Chrystus o nich powiedział, że co? Że są grobami pobielanymi. Z zewnątrz czyściutki, pomalowany, ładnie wygląda. A wewnątrz? Zgniłe i zeschłe kości. Tak Jezus Chrystus powiedział. A więc ważne jest, żebyśmy dbali o nasze serca, abyśmy dbali o nasze wnętrze. Charles Finney to był kaznodzieja z XIX wieku. Tak napisał o skutkach wyszydzania Boga. Kpić z Boga to udawać, że Go kochamy i służymy Mu. Kiedy tego nie robimy, to działać w sposób fałszywy, być nieszczerym i obłudnym w naszych zawodach, udając posłuszeństwo Mu, kochać, służyć, czcić Go, kiedy tego nie robimy wcale. Naśmiewanie się z Boga zasmuca Ducha Świętego. Takie zachowanie jest naśmiewaniem się z Boga i to zasmuca Ducha Świętego i zagłusza sumienie człowieka. I w ten sposób więzy grzechu stają się coraz silniejsze. W wyniku takiego procesu serce stopniowo twardnieje. Pamiętamy, jak Bóg nieraz do niektórych proroków mówił: mów do nich, ale oni ciebie nie będą słuchać, bo to ludzie
twardego karku, bo to ludzie, którzy nie są zdolni słuchać. Dlatego właśnie my, jako wierzący ludzie, musimy się nauczyć słuchać Bożego napomnienia. Bóg ostrzega, że szyderstwo z tego, co jest święte, będzie na pewno ukarane. Dlatego musimy w życiu naszym ocknąć się i zacząć zwracać uwagę na Słowo Boże. Sofoniasz przepowiedział upadek Moabu i Amonu. Sofoniasza, 2:10, mówi tak: spotka ich to za ich pychę, gdyż lżyli i wynosili się ponad lud Pana zastępów. A więc zobaczmy, Słowo Boże zapowiada bardzo wyraźnie. Jeśli występuje się przeciwko ludziom Bożym, którzy Bogu służą, którzy wykonują Bożą służbę, to Słowo Boże mówi, nie ci ludzie będą odwdzięczać się za to, ale sam Bóg się tym zajmie. I to jest prawda. I tak mówi Słowo Boże. Izajasz ostrzega, że szyderstwo sprawi, że więzy grzechu staną się silniejsze, w konsekwencji czego będzie zniszczenie. Przeczytajmy fragment wersetu Izajasz 28-22. Teraz więc nie drwijcie, aby nie zacieśniły się wasze więzy. A później jest powiedziane, bo Pan postanowił zniszczyć całą ziemię. A więc zobaczmy, Bóg nie puszcza płazem zachowania ludzi, którzy drwią, którzy nie idą w kierunku Bożego napomnienia, ale sobie to lekceważą. Salomon mówi, że Bóg wyśmieje szydercę, ale okaże przychylność pokornemu i uciskanemu. Przy powieści 3:34 mówi, z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Z szyderców szydzi sam Bóg. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bóg nie pozwoli, abyśmy lekceważyli to, co Bóg do nas mówi. Ignorowanie Bożych nakazów i dobrowolne wybieranie grzechu pociąga za sobą poważne konsekwencje. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Adam i Ewa spróbowali owocu i sprowadzili smutek i grzech na świat. W pierwszej Mojżeszowej możemy o tym czytać i to na samym początku, wiemy o tym dobrze. Oszustwo Ananiasza i Safiry sprowadziło szybki i publiczny sąd. Czytaliśmy o tym nie jeden raz zapewne w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale. Tamte początkowe 11 wersetów, jak to jest opisane. A Słowo Boże w Galacjan 6:7 mówi, nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Boga nie można zwieść, oszukać. Hebrajczyków 4:13 mówi, i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. A więc musimy to dobrze wiedzieć, że przed Bogiem się nigdzie nie schowamy, ale jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to wszystko, co czynimy względem innych ludzi i względem Boga Wszechmogącego. Inni ludzie to jest nasza rodzina, a więc społeczność dzieci Bożej. Najbardziej chodzi o domowników wiary. W tym mamy przodować,
aby ich błogosławić. Grzech Achana, opisany w Księdze Jozłego w 7 rozdziale. Albo ucieczka Jonasza. Czy były ukryte przed Bogiem? Nikt nie może się przed Nim ukryć. Ci, którzy mieli widzenia, że byli w Królestwie Niebios, zwrócili na to uwagę i świadczyli o tym, że kiedy się tam znajdują i mają jakieś myśli, to za chwilę jakaś duchowa istota, jakiś anioł wysłany przez Boga odpowiada na pytanie, które zadajemy w swoich myślach. A więc znane są nasze myśli tam w wieczności i tu na ziemi. A więc nie możemy o czym sobie pomyśleć, o czym by nie wiedział Bóg. Nie wie o tym szatan, ale Bóg o tym wie. I dlatego bądźmy ostrożni w naszych działaniach. Jezus powiedział do każdego kościoła i do naszego w Białej Podlaskiej też. W objawieniu Jana jest to zapisane, nie będziemy tego czytać, bo to cały drugi i trzeci rozdział, ale znamy to. I chodzi mi o taką frazę, która jest tam ciągle wypowiadana. Znam uczynki Twoje. Znam uczynki Twoje. A więc słuchaj, bracie i siostro, dzisiaj siedząc na tym miejscu, Bóg do ciebie mówi, znam Twoje uczynki. Amen. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Dlatego nigdzie się nie ukryjemy. Bóg zna nasze uczynki i zna nasze myśli. Bóg wie dokładnie, co w tej chwili myślisz. Naciąga pastor. Chyba aż tak to nie jest. Jest tak, a powiem wam nawet gorzej. Tylko oszukujemy siebie, kiedy myślimy, że nasze postawy i działania nie są widziane przez wszechwiedzącego i wszechpotężnego Boga. Oszukujemy siebie. Biblia pokazuje nam sposób, jak żyć życiem błogosławionym. Czasami pokazuje to nam przez przykład bogobojnych ludzi. A czasem przez negatywne przykłady tych, którzy postanowili pójść inną ścieżką. Psalm 1, wersety 1-3 mówią tak. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Słowo Boże każe nam myśleć o takim prawie, które sam Bóg utworzył, o prawie siewu i żniwa. Rolnik spodziewa się tego, że co zasieje, to będzie zbierał. A jest to odwieczne prawo natury. O nim też, o tym prawie mówi apostoł Paweł. Co człowiek sieje, to i żąć będzie. To jest to prawo, Boże prawo ustanowione. Jest to prawo sprawiedliwe i nikt nie chce, aby przestało ono obowiązywać. Czy też aby miało zostać zastąpione innym prawem. Na przykład prawem przypadkowości, bo to byłoby dla nas kłopotliwe. Rolnik idzie na polu, sieje pszenicę. Za pewien czas przychodzi, patrzy dynię. Byłby zadowolony rolnik, gdyby tak się działo? Nie wiesz, siejesz pszenicę, ale jeszcze nie wiesz, co urośnie.
nie wiesz, co urośnie. Rządzi tym prawo przypadku. Bóg ustanowił inne prawo i ono do dziś dnia nadal jeszcze działa. Jeżeli posiejesz, Paweł, pszenicę, co urośnie? Pszenica? Czyli nadal to prawo działa. Działa nadal. I będzie działać aż po skończenie świata. Tak mówi Słowo Boże. Jest to prawo sprawiedliwe. Bóg je ustanowił. Prawo to jest dla nas źródłem zadowolenia i radości. Kiedy możemy oglądać owoce swojej pracy i brać je w swoje ręce i czuć ich zapach, a potem napełnić nimi swoje spichlerze, jesteśmy zadowoleni. Wielu zazdrości tego rolnikowi, bo przecież też pracują, też sieją, a tak wyraźnie owoców tego nie widzą. Musimy powiedzieć, że ziemia jest wierniejsza, wdzięczniejsza niż człowiek. Ziemia oddaje to, co zostało posiane. Płaci miłością, wiernością za wierność. Kiedy ją potem zrosimy, a Bóg pobłogosławi, zbieramy obfity plon. Z ludźmi bywa inaczej. Siejemy z miłością i wychowujemy, a nigdy nie wiemy, co będziemy zbierali. Jakieś inne prawo rządzi. Apostoł Paweł powiedział, powinno być to samo prawo, które działa na polu. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ale w tym przypadku jest inaczej. Siejesz dobre słowo, siejesz dobre Boże działanie, a kiedy przychodzi do zbierania, okazuje się, że jest grzech. Zamiast dobrego plonu jest grzech. Apostoł Paweł tego prawa, które wymienił, nie odnosi tylko i wyłącznie do przyrody. Odnosi je do całego człowieka, a życie człowieka jest bogatsze. Apostoł ostrzega, nie błądźcie. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł mówi, jeśli siejesz duchowo i co innego jest zbierane, to Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Dlatego musimy zwrócić uwagę na to, co w naszym życiu, z życia naszego wychodzi. Bóg to prawo ustanowił przede wszystkim dla człowieka. Nie dla ziemi, co człowiek sieje, to i rządź będzie. W pierwszej kolejności dla człowieka. I Bóg spowodował, że to prawo będzie obowiązywać na wieczność. Albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Wiecie, co to jest za zrzynanie? Wieczności. A więc widzimy, Bóg ustanowił prawo, które dotyczy ziemi, dotyczy człowieka i dotyczy wieczności. Wieczne prawo. Bóg to prawo ustanowił przede wszystkim dla człowieka, ale dotyczy ono wieczności. Wiedzmy o tym. To, co siejemy docześnie, rządź będziemy w wieczności. To wszystko dotyczy nas osobiście. Mnie dotyczy. To prawo może nas przerażać. Mene, mene,
tekel uparsin. Policzonyś, zważonyś, znalezionyś lekkim. Powiedział Bóg do Baltazara w Daniela 5:25. Możecie sobie w domu to przeczytać. Bardzo ciekawa sytuacja, kiedy Bóg wypowiedział swój sąd. Policzonyś, zważonyś, znalezionyś lekkim. Idąc przez życie, siejąc i zbierając, znajdujemy się jakby nad przepaścią, w którą w każdej chwili możemy się stoczyć. Ja pamiętam, jak za socjalizmu się żartowało tak. Staliśmy krok nad przepaścią, a teraz zrobiliśmy poważny krok naprzód. I tak może być w naszym życiu, że stoimy nad przepaścią i zamiast zawrócić, bo Bóg nas ostrzega, robimy poważny krok naprzód. Dlatego zastanówmy się, co robimy. To, co się stanie, zależy zawsze od naszego siewu. Paweł widzi dwojaką możliwość siewu. Dla ciała i dla ducha. Innego nie ma. Nie ma innego siewu. Dla ciała albo dla ducha. Plon, jaki wyrasta z pierwszego siewu, to skażenie. Plonem drugiego siewu jest żywot wieczny. Nie możemy Bogu służyć i mamonie. Jaki jest siew twojego życia? Co siejesz? Oczywiście to i zbierzesz, co siejesz. Niełatwo jest nam odpowiedzieć na to pytanie, co sieje. Ziarna naszego siewu pochodzą z naszych rąk, z naszych ust i z naszego serca. To, co siejemy, pochodzi z naszych rąk, z naszych ust i z naszego serca. To są ziarna, które siejemy. Nasze ziarna bywają bardzo różne. Dobre i złe, piękne i brzydkie, zdrowe i chore. Jakie ziarna siejemy? Dobre działanie to jest ziarno dobre, piękne i zdrowe. Złe działanie, złe sianie to jest ziarno złe, brzydkie i chore. Kiedyś pamiętam, w ziemi rzuciłem parę ziarenek, myślałem, że wyrośnie rzodkiewka. A wiecie, co wyrosło? Nic. Złe ziarno. Nie miało już siły kiełkowania. I tak może się stać w naszym życiu. Możemy siać ziarno, które już nie ma mocy, by wzrosnąć. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. To prawo siewu i żniwa może wywołać straszne dla nas skutki. Jak więc mamy siać? W jaki sposób? Odpowiedź jest tylko jedna w Słowie Bożym. Mamy siać dla ducha. To jest to, o czym mówi Słowo Boże. Paweł wymienia owoce ducha. Miłość, radość, pokój. Znamy, tam więcej jest. Wylicza też owoce ciała. Nieczystość, bałwochwalstwo, wrogość i tak dalej. Kto popełnia tego rodzaju występki, ten sieje dla swojego ciała. Jeśli w ten sposób siejemy, to siejemy dla ciała naszego, nie dla ducha.
a mamy siać dla ducha. Kto zaś postępuje według ducha, rządź będzie żywot wieczny. I to jest wyraźna Boża odpowiedź, że jeżeli siejemy dla ducha, rządź będziemy żywot wieczny. Choćbyśmy budowali przestronne stodoły dla swoich dzieci, niewiele im damy, jeśli tylko na tym poprzestaniemy. Mamy przede wszystkim siać na rolę serc dobre nasienie, ufając, że Bóg nas pobłogosławi. Pamiętajmy, że pomoc fizyczna jest ważna, ale najważniejsze jest to, co robimy w duchu. Nieraz nie przywiązujemy nawet wagi do tego, żeby robić jakieś rzeczy zgodnie z Bożym działaniem, zgodnie z Bożą wolą. Tylko tak sobie po prostu przychodzimy do zboru i uważamy, że komuś łaskę robimy. Niech się cieszy pastor, przyjdę. Albo niech się cieszy Bóg, jestem w kaplicy. No i co, dobrze Boże, w porządku, zadowolony jesteś? Tak jakbyśmy komuś łaskę robili, że jesteśmy w zborze. A jak ktoś nas jeszcze napomni, że zaczynamy mieć taki zwyczaj, że stronimy od naszych społecznych zgromadzeń, to jeszcze jesteśmy obrażeni. Dla nikogo żadnej łaski nie robimy. Jedyna osoba, dla której łaskę robimy, że przychodzimy do zboru, to jesteśmy my sami. Dla siebie łaskę robimy. I taka jest prawda, żebyśmy to dobrze wiedzieli. To najbardziej nam powinno zależeć, żeby być przed tronem majestatu Bożego. To najbardziej nam powinno zależeć, żeby śpiewać Bogu na chwałę, żeby wykonywać dzieło Boże, żeby być pilnym w wykonywaniu dzieła Bożego. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Chrystus jest światłością naszego życia. Wiele jest trudności w naszym życiu, ale w czynieniu dobra nie ustawajmy. Bo we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. W czynieniu dobra nie ustawajmy. Inaczej mówiąc, nigdy nie przestawaj czynić dobrze. Siejmy, póki czas mamy i unikajmy nasienia pośredniego, słabej jakości, bo z niego nic dobrego nie wyrośnie. Siejmy więc dobre nasienie, nie tylko na roli, ale w domach naszych, w pracy naszej i w naszym kościele. Dobre nasienie siejmy. Mamy być gorący albo zimni. Jeśli jesteś zimny, to Bóg wie, że musi wykonać pracę, żebyś się rozgrzał. Marcin Luther wypowiedział pewne słowa, wyjaśniając pierwsze przykazanie. Podał trzy rzeczy, które są gwarancją dobrego siewu. Bojaźń Boża, miłość do Boga i ufność. Bojaźń Boża, miłość do Boga i ufność. Taki siew Bóg pobłogosławi. I to zarówno docześnie, jak i wiecznie. Co siejesz? Nie musisz mi odpowiadać, odpowiedz sobie. Co ja sieję? Co ja sieję? Czy Bóg będzie zadowolony z tego ziarna, które będę wrzucał do ziemi albo do serc ludzkich? Jak bardzo nam zależy na tym, żeby wykonywać Boże dzieło? W
wchodźmy na Bożą drogę. Słuchajmy Bożych słów i wykonujmy Boże dzieło. To jest naprawdę najważniejsze, bo inaczej popadamy w szyderstwo. Szydzimy sobie z Boga, jeśli nic nie robimy. On nas napomina, my nic nie robimy. Nic się w naszym życiu nie zmienia. Nic. Albo zmienia się, ale na gorsze. A ma się zmieniać na lepsze. Czy wracasz do grzechu, który robiłeś przedtem? Czy może już jesteś wolny od tego grzechu? Czy może już uwolnienie przyszło do twojego życia i zaczynasz inaczej postępować? Zaczynasz żyć z Bogiem, w Bogu, po Bożemu, według Bożych zasad, według Bożego Słowa i pod działaniem Bożego Ducha Świętego. Jak traktujesz słowo prorocze, które do ciebie od Boga przychodzi? Leciutko? Skromniutko? Czy po wypowiedzeniu przez proroka zaraz zapominasz? Widzimy, co Izraelici robili, kiedy słowo od Boga przez proroka było im podane. Rzadko kiedy według tego słowa żyli. Raczej lekceważyli. Dlatego zastanówmy się, naprawdę zacznijmy żyć po Bożemu. Bo Bóg chce widzieć zmiany w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, w naszej pracy. Wiecie, kiedyś podawałem tutaj taki przykład ciekawy. W pewnym biurze pracowała sprzątaczka. I sprzątała. I w pewnym momencie dyrektor zauważył zmiany w tej kobiecie. I zaczął się ją dopytywać, co się stało. A ona powiedziała, że przyjęła Jezusa Chrystusa do swojego serca i Bóg ją całkowicie zmienił. Można by powiedzieć, jak sprzątała, tak dalej sprząta, co się zmieniło. A dyrektor powiedział, na początku, kiedy tu pracowałaś, to wszystkie śmieci wmiatałaś pod szafki. A teraz, kiedy sprzątasz, wszystko spod szafy wymiatasz. Coś się w tobie zmieniło. A jak my postępujemy? No właśnie. Niech nas Bóg błogosławi i niech nas prowadzi swoimi drogami. Taka jest Boża prawda dla nas na dzisiaj, dlatego przyjmijmy to do naszych serc. A teraz wszyscy powstańmy i módlmy się. Panie nasz i Boże, z całego serca Ci dziękujemy, że jesteśmy w Twoich rękach, że Ty nas prowadzisz, że dajesz nam swój ratunek, swoją pomoc, swoją ochronę i opiekę. Jesteś naszym Królem. Jesteś naszym Królem. Wywyższamy Twoje imię. A teraz, Panie, prosimy Ciebie, błogosław naszą społeczność przy tym stole. Daj, Panie, abyśmy nasze ręce godnie mogli wyciągać i spożywać ten chleb i to wino jako symbol Twojego ciała i Twojej krwi. Błogosław braci, którzy przy tym stole będą usługiwać. Namaść ich Duchem swoim świętym. Użyj ich na swoją chwałę. A nas omyj, oczyś, przebacz nam nasze grzechy i daj, byśmy w radości mogli przystąpić i spożywać te dary od Ciebie. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Hosanna, halleluja, na wieki wieków. Amen.
Prosimy was, bracia. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty w miłości swojej przychodzisz do nas. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty ze Słowem swoim przychodzisz do naszego życia. Tak bardzo potrzebujemy, Panie, tego, abyś Ty korygował nas. Tak bardzo potrzebujemy tego, abyś Ty prowadził nas. Tak łatwo, Panie, zapominamy, jak potężnym Bogiem jesteś, jak wspaniałym Bogiem jesteś. Tak łatwo, Panie, zapominamy, że przed Tobą nic nie jest ukryte, że Ty znasz nas doskonale, Ty wiesz wszystko o nas. Jesteśmy dla Ciebie jak otwarta księga i nic nie jest w stanie się przed Tobą ukryć. Nam może wydawać się, że jesteśmy tacy sprytni, ale Ty, Panie, wiesz wszystko. A pomimo tego masz tak wiele miłości wobec nas, masz tyle łaski, tyle błogosławieństwa. Czuwasz nad nami każdego dnia i prowadzisz nas ręką swoją. A teraz, Panie, staniemy tutaj przed stołem. Przed stołem, który stał się pamiątką wieczerzy ostatniej, którą Ty, Panie, spożyłeś ze swoimi uczniami. Przed męką, która Cię czekała, ale też przed wielkim zwycięstwem. Dałeś nam, Panie, tą pamiątkę, aby właśnie nasza pamięć nie zapomniała tego, jak potężna rzecz stała się, jak wielka rzecz stała się, jak wielki dowód Twojej miłości wobec nas się wydarzył. Przeczytamy, Panie, teraz fragment z Twojego słowa. Przeczytamy fragment z Ewangelii z Łukasza, z rozdziału 22, od wersu 14. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole apostołowie z nim i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich, podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Będziemy teraz wielbili naszego Pana. Przyjdziemy do Niego z modlitwą. Przyjdziemy do Niego pokorni. A w modlitwie będzie prowadził nas brat Jakub. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Królu. Żywy Boże, nasz Pocieszycielu. Dziękujemy Ci, Panie, za Twojego Syna. Dziękujemy Ci, Królu, za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że Ty Go posłałeś, Panie. Ty nas wybawiłeś, bo Ty kochasz każdego z nas, Królu. Dziękujemy Ci, Panie, że Twój Syn Jezus Chrystus nas ocalił. Dziękujemy Ci za to wszystko, co się wydarzyło tam na krzyżu, Królu. Bo to wielki dar od Ciebie, Panie. To wielka chwała od Ciebie, Panie, dla Twoich dzieci. A Twoja miłość do nas, Panie, jest bezgraniczna. Dziękujemy Ci, Królu, że Ty nas ocaliłeś, Panie. Że Twój Syn Jezus Chrystus, Panie, zmartwychwstał. Bo to On pokonał śmierć, Panie. Ty pokazałeś swoją wyższość, Królu. Ty pokazałeś swoją potęgę, Panie, bo Ty zmartwychwstałeś. Ty pokonałeś śmierć, Panie. I nic Cię nie mogło powstrzymać, Królu. Żaden grzech, żadne opluwanie, żadne bicie, Królu. Żadne wyzywanie i poniżanie. Ty, Panie, dokonałeś tego, co Ci kazał Twój Ojciec. Ty, Jezu Chryste, dokonałeś najwyższego i pokazałeś swoją potęgę. I dziękujemy Ci za to, Królu, że Ty nas ocaliłeś, że Ty nam pokazałeś życie wieczne, Panie, że ten krzyż, Królu, na którym Ciebie tam nie ma, Panie, bo Ty zmartwychwstałeś, to jest nadzieja dla nas, tutaj na ziemi, że czekasz na nas i dajesz nam swój dom, dom Boży, tam w Królestwie, Panie. Dziękujemy Ci za to wszystko. Twój lud, który Cię wywyższa. Twój lud, który Ciebie kocha, Panie. Twój lud, który chce iść za Twoim głosem, Panie. Twój lud, który stoi przed tym stołem, Panie. I dziękuję Ci za to wszystko, bo my będziemy z Tobą wieczerzać, Panie. Będziemy wyciągać swoje dłonie do Ciebie, Panie. Tak jak Ty kiedyś z 12, tak i my tutaj jesteśmy przed tym stołem, Panie, na Twoją pamiątkę, na Twoją potęgę, Królu. Jesteś wielki, Panie. I my będziemy się obmywać, Panie, w Twojej krwi. Będziemy się obmywać i będziemy czyści przed Tobą, Panie. Bo Ty jesteś dobrym Bogiem.
Ojcem, który nas pokochał, Ojcem, który jest wielki, Panie. Pobłogosław ten chleb, Panie. Pobłogosław każdego, kto będzie wyciągał dłoń do Ciebie, Panie. Bo my chcemy być czyści przed Tobą, Panie. Bo Ty nas znasz, Ty nas widzisz, Ty znasz każdego po imieniu, Królu. I dziękujemy Ci za Twój plan, za Twój doskonały plan dla każdego z nas. Dziękujemy Ci, Boże, i pobłogosław nas, pobłogosław każdego, który tutaj stoi, Panie. My jesteśmy Twoimi dziećmi, które Cię będą wychwalać ponad wszystko. Jesteśmy Twoimi dziećmi, które Cię kochają, Panie, i chcą iść za Tobą. Twoja jest chwała, Twoja jest cześć, Twoje jest uwielbienie ponad wszystko. Bądź wywyższony, Boże, i bądź uwielbiony. Hosanna, halleluja, amen. Kiedy było po wieczerze, Jezus wziął kielich, pobłogosławił, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi nowego przymierza, która będzie wlana na odpuszczenie grzechów. Będziemy uwielbiali naszego Pana, a w modlitwie będzie prowadził nas brat Krzysztof. Panie, dziękujemy Ci za to, co uczyniłeś dla nas te 2000 lat temu. Dziękuję Ci, Panie, że od początku stworzenia świata, Panie, Ty miałeś plan, aby nas wybawić, aby zesłać tego drugiego Adama, który przez jednego człowieka, Panie, przez jednego Boga,
przyjdzie zbawienie na ten świat, tak samo jak przyszło grzech przez jednego Adama. Ojcze, dziękuję Ci za to, jak wielki cud uczyniłeś, Panie, jak wielki plan wykonałeś, Ojcze. Dziękuję Ci, że w Tobie mamy zbawienie, Panie, że do Ciebie możemy wołać, Panie, przez wiarę możemy od Ciebie otrzymywać to zbawienie. Możemy otrzymać błogosławieństwo, Panie, możemy otrzymywać zdrowie, Panie, możemy się modlić, możemy nakładać ręce i oczekiwać Twoich znaków i cudów, bo tak nam powiedziałeś, Panie. Teraz, Panie, chcemy Cię prosić o to, abyś błogosławił to wino, które jest pamiątką Twojej przelanej krwi na krzyżu. Dziękuję Ci, Panie, za krzyż, na którym zawisłeś, Panie, abyśmy my mogli być zbawieni, za krew, która została przelana, która była doskonała, Panie, która w doskonały sposób zmywa każdy grzech, który był i który będzie, Panie. Nie potrzebujemy już więcej ofiar ze zwierząt, ale Ty złożyłeś przez siebie jedną doskonałą ofiarę. Panie, chcę o tym zawsze pamiętać i zawsze mieć do tego szacunek, co dla nas zrobiłeś, Panie. Nie chcemy o tym zapominać, Panie. Prosimy Cię, Ojcze, aby w naszym sercu każdego dnia przypominała się ta myśl o tym, co dla nas uczyniłeś. Prosimy Cię, Panie, rozdziel teraz to wino wśród nas i oczyść nas, jeżeli jesteśmy grzeszni, jeżeli coś jest nie tak w naszym życiu, to proszę Cię, Panie, niech ta Twoja krew oczyści nas i żebyśmy mogli godnie przystępować do tej wieczerzy. Amen. Chwała Ci, Panie.
Dziękujemy Ci, Panie, za ogrom Twojej miłości. Dziękujemy Ci, Panie, za każdy dzień naszego życia, w którym Ty się pojawiłeś. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty prowadzisz nas, posilasz nas, że Panie kształtujesz nas, że Ty, Panie, dajesz nam wybawienie, dajesz ochronę swoją i swoją opiekę, że nie jesteśmy nigdy sami, bo Ty jesteś zawsze z nami, bo Ty podtrzymujesz nas przy naszych upadkach i podnosisz nas ręką swoją potężną. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam przywilej nazywania się dziećmi Bożymi. Dziękujemy Ci za tą łaskę, którą na nas wylałeś, łaskę zbawienia Twego przez Twoją świętą krew. Dziękujemy Ci, Jezu. Bądź uwielbiony i bądź wywyższony każdego dnia, bo Ty jesteś naszą siłą, bo Ty jesteś naszym zwycięstwem i Ty jesteś naszym błogosławieństwem. A imię Twoje niechaj będzie uwielbione. Amen. Chwała naszemu Panu, że nas zgromadził tutaj, że daje nam wspaniały czas i teraz będziemy się modlić. Poproszę pastorów i starszych zboru. Módlmy się, aby Pan swoim Duchem Świętym namaścił, użył na swoją chwałę i uzdrowił to ramię, które nie działa w pełnej sprawności. Skierujcie swoje ręce na pastora Krzysztofa, będziemy się modlić. Panie nasz i Boże, jesteś wielki, jesteś wspaniałym Bogiem naszym, cudownym Królem, wszechmogącym Odkupicielem. Ty nas stworzyłeś, Ty nas ukształtowałeś w łonach matek naszych, Panie, to Ty dałeś życie, życie, którego nikt inny dać nie mógł, Panie. I Ty jesteś też tym, który wszystko w naszym organizmie może przywrócić do właściwego funkcjonowania. My przynosimy, Panie, potrzebę naszego brata, abyś Ty, Panie Wszechmogący, uzdrowił to ramię, abyś dał, Panie, aby ono pełną sprawność odzyskało. Błogosławimy, błogosławimy, błogosławimy w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Rozkazujemy tej chorobie, aby całkowicie wyszła z organizmu brata Krzysztofa. Daj, Panie, wolność, pełną wolność. My ufamy Tobie z całego serca. Wierzymy Tobie i trzymamy się Twoich obietnic. Bądź wywyższony, wielki Panie i cudowny Boże. Hosanna, halleluja, amen, amen. A teraz poproszę grupę uwielbiającą. Zaśpiewamy pieśń na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I w czasie śpiewania pieśni zbierzemy dobrowolną ofiarę. Ale chcemy też życzenia złożyć. Neda. Siostry Ireny nie ma, tak? Nie. Wiola, Amanda i Radek. Wiola, Amanda i Radek. A teraz śpiewajmy na chwałę Pana naszego. Wywyższajmy Jego imię. Świętemu Bogu oddaj cześć.
Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, Królu. To dla Ciebie, Panie, tutaj przyszliśmy, aby oddać Ci chwałę, aby Ci uwielbić, Boże Święty. Dziękujemy Ci, Boże, za ten wspaniały, słoneczny poranek. Dziękujemy Ci za to miejsce, za ten Kościół, Panie, w których nas postawiłeś. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty jesteś tu obecny, bo Ty mieszkasz w chwałach swojego ludu. Dziękujemy Ci, Boże, za słowo, które posłałeś do tego Kościoła na ten czas i na tą chwilę. Za słowo, Panie, pouczenia, skorygowania, Panie, naszego życia. Bo Ty nie dasz, Boże, z siebie się naśmiewać. Ty chcesz, Boże, abyśmy wykonywali Twoją wolę, abyśmy przychodzili przed Twoje oblicze w pokorze, Boże Święty, w uniżeniu, abyśmy szukali Twojego Słowa, bo Twoje Słowo jest prawdą, Twoje Słowo jest namaszczone. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją obecność, za ten czas. Dziękujemy Ci, Boże, że się Ty przechadzasz. Dziękujemy Ci, Boże, za Twój Kościół. Błogosław pastorów, liderów, wszystkie służby. Błogosław całą wspólnotę, abyśmy szukali Twojego oblicza i chodzili Twoimi drogami. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś obecny. Panie Boże, błogosław pastora Piotra i jego żonę Leokadię. Dziękujemy Ci, że ich postawiłeś na tym miejscu, że oni prowadzą ten Kościół, Twój Kościół na Twoją chwałę, na spotkanie z Bogiem żywym i prawdziwym, który jest, który żyje. Panie Boże, błogosław ich każdego dnia, posilaj, wzmacniaj, obdarzaj zdrowiem, błogosław ich wejście i wyjście, Boże Święty, i dziękujemy Ci za nich. Spraw, Panie, aby dobrze słyszeli Twój głos, aby prowadzili Twoje dzieci na spotkanie z Tobą. Dziękujemy, że wołają za nas, za ten Kościół i wstawiają się w modlitwach. Błogosław ich, Panie, każdego dnia. Dziękujemy. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie z dziękczynieniem i z prośbami, bo Ty jesteś naszym rozwiązaniem. Ty jesteś naszym pocieszycielem, jesteś naszym lekarzem, Boże Święty. Siostra Agata i brat Krzysztof dziękują za ochronę podczas podróży. Panie Boże, my dziękujemy, że błogosławiłeś ich wyjazd, Panie, że błogosławiłeś podróż, chroniłeś ich w czasie tego wyjazdu i że przyprowadziłeś bezpiecznie na to miejsce. Błogosław ich, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, błogosławimy ich. Brat Dariusz prosi Boga o uzdrowienie Olka z komórek nowotworowych w szpiku. Panie Boże, tak wiele cudów uczyniłeś już w życiu tego dziecka, ale my jako Kościół wstawiamy się za tym małym dzieckiem i prosimy Cię, Boże Święty, o Twoje uzdrowienie, o dotknięcie tego małego człowieka. Boże, Ty masz moc, Ty możesz słowo powiedzieć, a to dziecko zostanie uzdrowione. My błogosławimy to dzieciątko, Panie, w Twoim imieniu. Błogosławimy w imieniu Jezusa Chrystusa. I ufamy, wierzymy Tobie, Boże, że Ty, Panie, wysłuchasz naszej modlitwy. Bo Ty wiele cudów, Boże Święty, uczyniłeś już na tym miejscu, w tym kościele, w naszych rodzinach, w naszych domach. Błogosławimy Olka w imieniu Jezusa Chrystusa. Brat Adrian prosi o uzdrowienie z boleriozy. Panie Boże, my wstawiamy się za naszym bratem Adrianem i prosimy Cię o Twoje uzdrowienie, o Twoje, Boże, dotknięcie. Panie, my wiemy, że medycznie ta choroba jest przewlekła i ciężka, nieuleczalna, ale Ty, Boże, masz moc uzdrowić tego naszego brata, Boże. Dotknij go Twoją mocą i prosimy Cię o pełne uzdrowienie, aby mógł oddać Ci chwałę i złożyć świadectwo, jak wielkiego Boga ma. Dziękujemy Ci, Boże, za Niego. Panie Boże, my wstawiamy się o brata Eryka. Dziękujemy Ci, Boże Święty, że on jest dziś na tym miejscu, że może Ci służyć w grupie technicznej. Ale my wołamy, Boże, o pełne uzdrowienie, o pełne dotknięcie, Boże, abyś wszystko uczynił nowe w jego organizmie. On Tobie ufa i Tobie wierzy, Boże, bo Ty jesteś jego lekarzem, jego pocieszycielem. Panie Boże, uzdrów jego ciało, wzmocnij jego i posil, aby oddał Tobie chwałę, aby mógł, Panie, cieszyć się, Panie, zdrowiem, Twoim błogosławieństwem. Błogosław jego całą rodzinę, aby z wiarą wołali do Ciebie, bo tylko Tobie ufamy i wierzymy, Boże Święty.
Panie Boże, wołam o naszego brata Radosława. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje błogosławieństwo, że Ty działasz w jego życiu, że Ty go posilasz i wzmacniasz każdego dnia. Ale prosimy Cię o pełne uzdrowienie jego. Błogosław go, Panie, i daj rozwiązanie jego problemu. Panie Boże, dziękujemy Ci za pokój, który mamy w Polsce, że możemy spotykać się w wolnym kraju, możemy czytać Słowo, możemy przychodzić do Kościoła, aby Cię uwielbiać, oddać Ci chwałę. Dziękujemy Ci, Boże Święty, że Ty chronisz nasze granice, że Ty błogosławisz, Panie, nasz kraj. Dziękujemy Ci za władzę, bo wszelka władza od Ciebie pochodzi. Błogosław, Panie, rządzących i spraw, aby wszelkie decyzje, które podejmują, były zgodne z Twoim prawem. Prosimy Cię o dalsze lata, Panie, w pokoju w naszym kraju. Panie Boże, my wstawiamy się za narodem ukraińskim, za naszymi sąsiadami za wschodnią granicą. Ty, Boże, znasz czas i porę i Ty wiesz, że tam jest wojna. My wstawiamy się, Boże, i prosimy Cię o pokój, o zakończenie tego konfliktu zbrojnego, bo Ty, Boże, możesz powiedzieć słowo i ta wojna się zakończy. Błogosławimy Ukrainę w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Boże Święty, za Kościół w Styrzyńcu, za tą budowę, która powstaje na Twoją chwałę. Tak wiele, Boże Święty, już tam uczyniłeś. Mamy ogromny budynek, mamy okna, przykryty dach, Boże. Ale my prosimy Cię, Boże, o kolejne etapy. Błogosław, Panie, finanse, błogosław pastorów, którzy kierują to budowę. Daj im mądrość i Twoje prowadzenie. Błogosław ludzi, którzy dniem i nocą wołają o to dzieło, aby wzrastało na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, Boże, za ten Kościół, który powstaje. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas, że mogliśmy tutaj być, Boże, że mogliśmy Cię uwielbić. Błogosławimy Twoje święte imię i prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na ten cały nadchodzący tydzień. Błogosław, Panie Boże, naszą drogę do domu. Bądź wywyższony, Królu nieba i ziemi, bo tylko Tobie chwała po wszystkie dni. Halleluja, amen. Amen. Cieszymy się bardzo, że Bóg nas błogosławi, że zgromadził dzisiaj na tym miejscu, pomimo tej niesprzyjającej, wysokiej temperatury. Niech Was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Zapraszam serdecznie na środę na godzinę 19, na piątek na godzinę 18 i na niedzielę na godzinę 10 rano i 15 w Międzyleśu. Niech Was Bóg błogosławi. Z Bogiem, bracia i siostry.